Platforma Obywatelska punktuje PiS za wysokie nagrody przyznane przez premier Beatę Szydło sobie i swoim ministrom. Partia Jarosława Kaczyńskiego w tej kwestii dokonała zwrotu w tył, nakazując oddanie pieniędzy. Platforma chce rozliczyć także stanowiska przyznawane według niej z klucza partyjnego. Mamy doniesienia medialne, wysyp dyrektorów bez konkursu. Wzrost w ciągu ostatnich 2 lat o 50% różnego rodzaju dyrektorów w instytucjach państwowych bez konkursu, prawda? Spada ranga służby cywilnej. No to jest kolejne pokłosie, pamiętam, tej ustawy, która zmieniała funkcjonowanie służby publicznej po to, aby dać szansę mianowicie swoich ludzi na wiele stanowisk kierowniczych. To są kolejne ogromne pieniądze, które są wydawane z kasy państwa, a opinię publiczną próbuje się teraz skupić na, nie wiem, pensjach posłów, czy wójtów i burmistrzów. No, proszę Państwa, no chyba się nie oszukujmy, no to już opinia publiczna chyba się przestanie nabierać na tego typu zabiegi, że jak jest kryzys, to pan Kaczyński wychodzi i rzuca jakieś hasło, które najbardziej populistyczne, które ma przykryć cały ten bałagan i niewłaściwe wydawanie pieniędzy publicznych. To, co dzieje się w kraju, ma miejsce także w Lesznie, mówiła podczas konwoju wstydu i konferencji prasowej radna PO Barbara Mroczkowska. Po 15 kwietnia tym tematem będziemy się zajmować, ponieważ również i w naszym mieście są takie przypadki. Kto zajmuje stanowiska, bo jest członkiem lub sympatykiem partii rządzącej, Platforma poda jeszcze w kwietniu.